Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skorpio i Ekstazy. A to jest, nie wiem czy to będzie taka seria z DayZ, czy bardziej taki gameplay, czy nie wiem, takie luźne granie. Zobaczymy. No i gramy sobie w DayZ od Army 2. Coś możesz od siebie jeszcze dodać, bo ty masz dłużej to ode mnie. Nie umiesz grać. Dzięki. Ale miałem... No i tak jest... Tak też ten... Też jestem słaby w tą grę. A nie, miałem... miałeś powiedzieć trochę o grze. Ale... Nie, nie jestem tak dobrze. No, ale pod jakim o, względem? O, widzę ten. Ale pod jakim względem? Ciężarówka jedzie. No dobrze, ale pod jakim względem nie jest dobrze? O to mi chodzi. Powtórz jeszcze raz. Pod jakim względem nie jest dobrze? Z tą grą. Co? Nie wiem. Aha, bo ty mówiłeś o tym, że słabo gramy. No, słabo grasz. A ty? Ja też. No i tak. Kurde, tylko wiesz, zanim ja do ciebie dotrę... Dobra, jestem w Sabinie. Jak to już? Ja mam cały czas 1900, bo ja muszę przejść przez ulicę. Przez autostradę i niestety będę miał ciężej. To znajdź pojazd i pojedź do mnie, jak możesz. No gdzie? Pewnie zginę. Pewnie, za chwilę. A. I snajperek z dachu mnie zdejmie. Ale jola. Nieuniknione, że nas ktoś może zabić. A ilu graczy jest? Nie wiem. To fajnie, kurde, że nie wiesz. Zginiony zombie. 18 jakoś tak. No dobra, to trzeba jakoś uważać. Jeszcze trochę mam ammo w makarowie. Ale to już mało. Jest zombie. To go zabij. Będę marnował amunicji. Ja tam bym zabił. No, muszę coś zjeść. To jest najważniejsze. A nie, ja nie chcę przeciwbólówek, kurczę. Okej, okay, już mam jakąś broń, nie wiem jaką. I siekierkę. Ale nie, nie biorę. Dobra. Już na jedzeni popici. Kurde, mam dalej 2000 ponad. Bo ja muszę się wycofać trochę z tej góry. Muszę ją obkrążyć. A trochę to też zajmie. Dlatego też muszę odczekać. Właśnie jak wcześniej nagrywałem z DayZ dzisiaj, to... O kurde, Patriot przyjechał! Mam okazję ukraść Patriota. Kurde, głupie z... Nie, nienawidzę tego. Kucasz, kucasz, i tak cię widzą. I słyszą. Kurde. Patriotem jechali. Strzelałem. Oj, ci tu frajerzy. Mam tylko ostatnie dwa naboje. Makarowie i to tyle. Strzelałem w nich. Kurde, boję się, że pewnie są snajperami, wysiądą i mnie zdejmą. No. Dlatego ja stąd spieprzam. Teraz muszę się bandażować, jak debil zostałem. No, uberwałeś od zombiaka, kurde. Tak. Kurde, strasznie trudno w głowę wycelować. No. Próbowałem, wiedząc, że wyceluję dobrze, a kurczę, okazało się, że spudłowałem. Mam tutaj w Sabinie. Nie, mam lagi zawsze w DC. Dobra, jak coś, to już będę starał się dojść do Sabiny. Oczywiście... Ile jeszcze masz? No 1950, bo teraz już mam mniejszą górkę, przez którą mogę przejść. Bo miałem tylko skały i ulicę, przez którą nie mogłem spokojnie... Szkoła. Nienawidzę szkoły. Dobra. Co to było? A nie, to szczekanie psa. Ale nie, jest, że mi ktoś kraty był? Nie wiem. Kraty? What? No, coś jest w stylu. Dobra, jak coś, to już mam 1800 metrów. Trochę przebiegnę, ale jakoś tam do ciebie dotrę. Pół odcinka na pewno przejdzie bez twojej mordy.
A potem, no, jakoś może coś zrobimy ciekawego. Tylko mów, że jesteś w Sabinie. No, spokojnie. Ale ja wiesz, ja sobie zaznaczyłem Sabinę tam, gdzie jest napis. Nie, ja... Wiem. Ile masz jeszcze? 1650. Kurde no. Ja biegnę górami. Znalazłem sobie najłatwiejszy dostęp przejścia. Tak to bym w ogóle nie dał rady. 1,5 metra za chwilę będę miał. Znaczy kilometra. Ha, zamknę bramkę. No to ty już tam jesteś i czekasz. Dobra, 1,5 metra. No pewnie zginę za chwilę. To kurczę, idź gdzieś za kamp. Wejdź do jakiegoś budynku i kurczę, czekaj na mnie. Za kamp. Wiesz co, ja czekam właśnie na ciebie, tylko... To... Potem wyruszymy w świat. No, wyruszymy w świat i zginiemy, zając życiem nas. Dobra, już przebiegam przez lasy. 1370 metrów mam. Biegnę cały czas. Jak nie chcecie patrzeć na to, jak cały czas dochodzę, to ja zrobię cięcie i dopiero zacznę, jak dojdę do Sabiny, dlatego ja tu robię cięcie. Okej, jestem już w Sabinie. Niestety kumpel padł. Możesz się podzielić z nami swoim wypadkiem. Spadłem z desek, padłem, zombie mnie zabiło. Kurde. Koniec. Miałem ze mną kość, nie mogłem się ruszyć. No i jeszcze zombie się dopierdzi. Chciałem się wstawać właśnie, to ciągle leżałem. A właśnie, wstawałem i potem się znowu kładłem. Właśnie chyba też miałem coś takiego. Nie, ja nawet miałem takiego buga, że po jakimś czasie mnie odrzuciło w powietrze na 50 metrów i taką glebę zrobiłem, że się połamałem i kurczę dedałem. Nie wiem. O, proszę, zombiaczek, chodź tu. Kurde. A, dostałem. W cholerę, no jeszcze krwawie. O, zjąłem zębiaka. Dobra. Bandażyk trzeba założyć. Kurde, tracę tej krwi trochę. Bandażuj się szybciej. Ekstra, że już ammo nie mam. Bo nawalasz tak dziwnie. Strzelaj tylko w głowę, staraj się. Kurde, muszę teraz spieprzać. Myślałem, że ten bandaż zadziałał. To gówno, krwawie cały czas. Czekaj, może spróbuję teraz użyć tego bandaża szybciej, kurde, please. Nie, musiało mi przerwać. Dobra, wchodzę do jakiegoś budynku i tam się zabandażuję. Dobra, myślę, że tutaj już będę bezpieczny, ale się wykrwawiam i to ostro. Dobra, bandaż, kurde. On tu nie podejdzie. A jak podejdzie, to obernie. No. Teraz wchodzę na samą górę. Mam 8100 krwi. Trochę straciłem krwi, nawet dużo. Muszę coś zjeść. Wypić. Dobra. Tutaj pewnie znowu jakieś żarcie. Widzę jakąś wieżyczkę fajną. Ciekawe, gdzie jestem. Spoko. O! Jest! Ammo do Makarowa. Kurde, dzięki Bogu. A, to za mało. Chcę więcej ammo do Makarowa. Pusta butelka po whisky. O. O kurde! Co? Widzę ludzi.
ilu ludzi? Jeden zombie. O nie, to zombie. Jaki debil zombie. Kurde, nie strasz ludzi. Dobra. Jak na razie to takie podstawowe rzeczy znalazłem. Czyli jedzenie i picie. Nic takiego ciekawego. I Yamamoto Makarowa. A może coś jeszcze się tu znajdzie. Prawie to nagranie usunąłem w 100%, ale jeszcze się jakoś to przewróciło, dlatego nie wiem, w tygodniu postaram się wrzucić Daisy. Nie wiem, jak to będzie z moim czasem tam. Ale no jak na razie jest ciekawie, poza tym, że zbieram itemy i walczę z zombiakami. A ekstazy idzie... O, bandaż. Wezmę. Ekstazy... Właśnie, ile masz już metrów? 2000. No to idź jeszcze. Ja to jakoś wytrzymam. Spokojnie. Dobra, przeszukujemy dalszy rejon sklepu. To jest taki bardziej market. Jak tak patrzę. Nic ciekawego nie ma. O, co to? O, lisbak! Pięknie. A w tym lisbaku nie ma nic. Kurde, co ty deklu robisz? Kto ci kazał strzelać? Dobra, bierzemy lisbaka. Pięknie. Teraz mamy większy plecaczek. Tutaj pewnie, o, Pepsi. Weźmiemy, czemu by nie. O! Lornetka, sweetaśnie. Nie no, super. Ekstazy? Ja jestem, jestem. Znalazłem lornetkę. Spoko. Tylko nie wiem, jak teraz skorzystać z tej lornetki. Mieszkam traktora. Traktora mówisz, dobra. To czekaj, jak tutaj użyć tej lornetki? Kurde, po co ją wyrzucam? Chcę ją wziąć, nałożyć. Dodaj serwer do ulubionych i powiedz swoim przyjaciołom. Aha. Dobra, chcę moją lornetkę z powrotem. Lornetka. Nie, to u mnie, spokojnie. Myślałem, u ciebie przewrócę słoiki. O, Mac Lee Infield. Mam ammo do snajperki. Do wiatrówki, przepraszam. Ehe, ehe. Dobra. Wychodzę ze sklepu z lispakiem. 6000 metrów. Dobra. Klucze padło. Zobaczymy, co ten mieszkaniec ma. Pustkoła. Zaraz się dowiem, jak tutaj użyć lornetki. Widać, że się nie dowiem za bardzo. Wychodzę stąd. Idę gdzie indziej. Ile masz metrów? Tysiąc... dwieście. 1200. No to jeszcze nie aż tak źle. A co tam widzisz? W ogóle lasy... W lasach jesteś, czy... w mieście?
Są drzewa, przynajmniej drzewa. Aha, więc, więc chyba, więc chyba na pustyni. Pustyni? Tak, na pustyni. A to jest taka kurzasta. Tak, widzę wszędzie drzewa. Ogrom miasta. Jak w lesie, ale to chyba pustynia. No dobra. Super. Czemu się śmiesz? Nic. Nie, jestem w lesie. O, już widzę jakieś bloki. Bloki? Dobra. Pada deszcz. Jak zobaczysz człowieka z Alispakiem, to będę ja. I z makaronem. Nie wiem, jak wygląda Alispak. Ma takie trzy... Okej, już wiem, już wiem. No. To już. Na jaki masz kolor skina? No, podstawowy. Czarny. Nie, to chyba każdy inaczej wygląda. Ja mam czarny. Ciemny. A masz w tym lesie taką dróżkę? Drogę? Ja teraz i asfaltem za chwilę. Asfaltem? Aha. Właśnie ja też tam się kieruję. Słyszałem jakaś typka, który gadał. Teraz jakieś tu metro jest. O kurde, jakiego laga dostałem. Pikucy. A tam, czekaj, to wiesz co, ja tam się kieruję, bo widzę jakieś domki mieszkalne. No jest są obok bloków. Widzisz takie żółte, żółte, no jak to się nazywa? Żółte. Jakiś dźwig? Nie wiem co to jest. Dźwig? Czekaj. Takie duże. Czekaj. Zapomniałem jak to się nazywa już. Ale to jest w Sabinie. A, takie żółte. To wiesz co, to się będę musiał wrócić, bo chyba w złą stronę poszedłem, ale czekaj. No, czekaj, widzę. Tak, widzę. Takie widzę duże, gigantyczne, żółte. On to idź tam. Są taka, takie dwie, co nie? Ja widzę jedną. Ja widzę dwie. Dwie? No dobra. Ale i tak się tam kieruję, to znaczy, że już za chwilę będziemy razem. Takie zniszczone domy. No, tak. Dokładnie. To ja już się tam kieruję. Muszę sobie zdjąć z tej mapy. Ej, jak zdjąć... What? Co to do wody z... Jak z mapy zdjąć ten... O kurde, zombie. Fuck. Czekaj, to ja spieprzam. Nie mam zamiaru z nimi walczyć. Bo to tylko będzie gra na zwłokę. No i jestem koło zniszczonego domu i tej dźwigni. No ja też. To czekaj. Ale to pewnie... Ale jesteś w środku tego budynku? Nie. To czekaj. Tylko proszę cię, nie strzelaj we mnie. Jeżeli mnie zobaczysz biegnącego. Czekaj, ja jeszcze nikogo nie widzę. Tak, BTW. Wchodzę tam do tego, do środka zniszczonego budynku. Ja jestem na takim piasku dziwnym. No jak nie możemy się widzieć? Wyjdź z budynku. No wyszedłem, czekaj. Widzę takie rurki metalowe. Jest dużo gruzu. No ja jestem na nim. Na czym? Na tym gruzie. Czemu ja cię nie widzę? A ja czemu cię nie widzę? To jest zgrane. Kurde. A czekaj, może po drugiej stronie. A widzisz metalowe rurki? No. Kurde, to co jest zgrane? A tutaj! Po tej stronie czekaj. No i też cię nie widzę. Słyszę za to zombiaka. No i nie macie. Co jest zgrane? A zaraz, ty mówiłeś, że widziałeś dwie takie duże dźwignie. No. No to ja jestem tylko przy jednej. Ja mam tylko jedną dźwignię. A to gdzie może być jeszcze? Dobra, wiesz co? Zaznacz sobie na mapie napis Sabina.
Zaznacz sobie i no, idziemy tam. A w którą literkę mam zaznaczyć? Czy to nie ma znaczenia? No dobra, okej, okay, już ogarnąłem. Super. No po prostu na sobie. No dobrze. To ja już tam idę. Kurczę. Mam 700-800 metrów do tego napisu. Ja 300. No, no dobra, to tylko żebyś mi teraz się nie połamał. Co, nie strasz? Połamałem się. Kłamiesz. Kurde, robi się już powoli nieciekawie. Czuję. Czuję. Żadnych ludzi tu nie ma, no. Wiesz co, pójdziemy na lotnisko i nas zabiją. Okej? Ale czekaj, chcę się z tobą spotkać. Dobra. Widzę, tu, widzę, że tu parada zombie. Tutaj też parada. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam życie bez mózgu? Bardzo dobrze! Widzisz takiego kolesia, który pokazuje ten lajka takiego? Nie. Siemanko, siemanko. Takie centrum. Centrum. Czekaj. Ja tam biegnę cały czas w stronę Sabiny. Napisu Sabiny. Mam 720 metrów jeszcze. Musiałem przejść przez mur, ale nie mogłem przeskoczyć go, to musiałem odkrążyć. 650 metrów, jeszcze troszeczkę. Dobra, nie będę robił cięcia. Chyba, że będzie taka potrzeba wtedy. Ale nie sądzę. Dobra, mam pół kilometra prawie drogi. No i widzę stado bloków mieszkalnych. Stację benzyno... Kurde, kolejny zombie. Niech to szlak. Muszę przejść przez blok. Obkrążę go najlepiej, bo nie chcę mieć konfliktu. Kurde, z zombiekami. Nie. Co, znowu? Nie. O, okej, wszedłem z tekstury. Coś ty się zbugował w teksturze? Nie, wszedłem w teksturę. Wiem, jak to się robi. O! Widzę już te dwie dźwignie. Nie, nie idź tam. Czemu? No bo jestem obok takiego tego... takiego kolesia. Ale gdzie jesteś? Ja muszę wiedzieć to. Centrum! Sabina. Nazwa Sabina na mapie. Zaznaczasz sobie i idziesz tam. Zaznaczyłem, tylko myślałem, że... Dobra, nic nie myślałem, idę już do ciebie. Kurde. Ja myślę. No coś się zabije. Tak sobie, tak sobie w miejscu. No szaro jakoś. No jest szaro i właśnie tak ma być. Deszczyk leje. Przebiegam przez ulicę. O, śmietnik. Śmietniki. Kurde, zombie znowu. No ja chyba oszaleję. Znowu muszę ominąć te zombie. Bo nie chcę z nimi w paradę wchodzić. Nawet tego nie lubię. Kurczę, tu brama zamknięta, której się nie da jeszcze otworzyć. No kurczę, no jeszcze mnie zombie goni. Dobra, fajnie. Wszystko fajnie. Co to jest? Hmm? Mam napisane człowiek 175 metrów. What? A, to może ja? To może ja, to biegnij. Biegnij w moją stronę. Ale coraz dalej jesteś. Jak to? To... What the... To nie ty na pewno. To czyli nie jesteśmy sami w Sabinie. Ej, widzisz... Nie, no przecież takie coś nie powinno być. Co ty? Ej, jesteś w statuu... Jesteś koło statuły takiej gigantycznej? Tak. Ale seryjnie? Tak. To ja też już tam jestem, czekaj. Tylko błagam cię, nie strzelaj we mnie, że... Ej, to ty się czołgasz? Nie, jakiś człowiek. Dobra, już myślałem. Jakiś człowiek? No człowiek, ale który jest zombiakiem.
Kurczę, ale teraz mnie trochę ludu, znaczy ludu zombie goni. No ja już jestem seryjnie pod tym... Ej, to ty, stój. To ty? Tak, dobrze. Świetnie. Ej, zombie za tobą. Dobra, uciekamy stąd. Idziemy stąd. Kurde. Idziemy. No i w końcu się spotkaliśmy. To już koniec w tym odcinku. Nie, będzie długi odcinek, a odcinek go wyślę, nie wiem, w tygodniu. Co bynajmniej by. Będzie długi, będzie epicki. Następne będą chyba jeszcze lepsze. Żebyśmy tylko nie zginęli. To jest najważniejszy priorytet. I snajper wychodzi. Żeby, to jest nasz najważniejszy priorytet tej gry. Okej, na razie uciekniemy od zombie. Chodź tutaj, do lasku. Dobra. Ty masz kojota? Oczywiście, jak zawsze. Jak zawsze. Się dorobiłeś. No, ale Alis też dobry. Nie mam kojota. To czemu pisze... kojot? A, bo jest kilka rodzajów kojotów. Aha, czyli ty masz słabego kojota. Też takiego miałeś. Możliwe. Dobra, gdzie ty chcesz... zombie? Okej. Nie? No to mapa. Czekaj, gdzie ty jesteś, bo się troszeczkę... Come on. Chodź. Prowadź pan. Gdzie chcesz nas zaprowadzić? Można tu stąd wyjść? Można. O, stąd spadłem. Z takich rusztowań. O Boż. No to nie dziwi się, żeś się połamał. Jakbyś miał morfinę, to byś jeszcze miał szansę. Tylko... A da się tu wejść? Myślę, że to się dotworzyć. Ej, czekaj, ammo do makarowa. Przegapiłeś. Ja wezmę. To chodź. Czekaj, ja wezmę ammo. Czekaj, V. Skakuję. Gdzie jesteś? Dere. A, tu. Dobra. Kurde. Nie wskoczymy. Za Chiny. Nie próbuj Survivor... nawet. Aha, to ty. Tak, to ja. Wiktor! Ekstazji, znaczy Mateusz. No. Tomek. Tomka nie ma. Dobra, ale przynajmniej dorobiłem się jakiegoś ammo do makarowa. Biegniemy sobie uliczkami. Nie wiem, może zawsze być tak, że ten odcinek będzie trwał godzinę. Nikt tego nie obejrzy. Na pewno, obejrzy, spokojnie. Daisy to jeszcze lubią oglądać. Zapewne. No tak, ale jak już wyjdzie Arma 3 Daisy, no to kurczę... Jest mod, wiesz. No jest mod. No jest mod. Nawet fajnie wygląda. Ale podobny jest. Czyli niczym się nie różni od Army 2? Nie wiem. A grafiką? Się różni? Czy wiem. A no tak, bo jeszcze nawet nie graliśmy. Ej, to gdzie nas prowadzisz? Na lotnisko. Może znajdziemy jakąś helkę dobrą, albo jakiś pojazd. No. Przed traktor. Nie lubię traktory. A no, traktorki nie są najgorsze. Nie należy je hejtować. Muszę chęć sobie nagrać Daisy MTA. MTA? No. No nie wiem, możemy w następną sobotę nagrać. Nie. Czemu? Nie. To nie, to wakacje. Nie. No to nie. Nie. Dobra, ogarnij się. Nie. Myślałem, że to zombie, to jest jakieś koło ratunkowe. Biegniemy albo, albo jakąś łódź znajdziemy. Piękną. A, łódź by się przydała, taka piękną. Czemu idziemy plażą? Alt?
to alt było. Hehe, widzę cię. Wow. Też cię widzę, cały czas cię namierzam. Słyszysz mnie? Aha, rozumiem, że masz Z2. Idziemy sobie plażą. Znając życiem, ekstazy nas gdzieś doprowadzi tam, gdzie nie możemy doczekać się śmierci. A może i też bogactwa, łupów typu helki, pojazdy, dużo broni, albo medykamenty, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, gdzie nas dusza zaprowadzi. Może byś tak w końcu skręcił w lewo nie, w prawo. O, dobrze. A, trzeba kucnąć. Dobra. Może byś już tak się odezwał trochę. Dobra, jestem. A, dobrze. Sorry, rodzic mi. Dobra, spokojnie. Rozumiem. Nie wiem, przebiegniemy się jeszcze coś, może coś znajdziemy fajnego. A jak nie, to... Nauczyłeś się, syneczku? Nie. Zrobiłeś pracę domową? Nie. Ktoś napisał, żeby wziął te medykamenty. Dragi, no, czyli typu painkillery. Bardziej jesteśmy. Zabiją nas. W dupie jesteśmy przede wszystkim. Tu, to jest lotnisko. To jest lotnisko, no to już nie żyjemy. Dziękuję. Dobranoc. Dobra, idziemy na hardcora. YOLO. Tak, na YOLO idziemy. Chyba, że ci strzelę makaronem. Nie wiem, czy po lewej, czy po prawej stronie były ta, była brama. Ja chyba po lewej. Ty wiesz lepiej. O, helkę widzę. Idziemy po helkę. Tu jest dużo helek. No to idziemy po helkę za mną. Teraz pewnie czyjaś. UH1H, tylko wiesz co, są kraty i nie przejdziemy za bardzo. Właśnie, o, tu można? Tu gdzie można. Ty jesteś? Patrz. Ale ja cię nie widzę. No tu jestem. Czekaj. No serio. Jaki ślepy jest. A ty do idziesz... tutaj, do tyłu. Do tyłu już, cofam. Ja jestem tutaj, w środku już. Chodź w ty... Do tyłu. Do tyłu, no to... W którą stronę mam się cofać? Idź do krat. No do krat. Idę do krat. I w którą... Teraz w lewo. W lewo. No ale fajnie, że jesteś za mną. Aha, tam można przejść. I tutaj możesz przejść. Dobra. Gdzie ty biegniesz? Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak w MTA Daisy, że robimy sobie małą grupkę. YOLO. Nie, zostań tutaj, ja idę po helkę. Zostań tutaj. Kurde, rozkazujesz mi. Czemu? Bo mogę. Ej. Co? No. Wiesz co? No, wiesz co. Chcesz, że hejtujesz T-Volta? Nie. Wiesz, że to wytnę, spokojnie. Ale zniszczony. Zniszczony? Tak. Kurde. No to peszek. No zawsze jeszcze możemy znaleźć. Dobra, tam podchodzę. A coś znalazłeś przydatnego, czy nic? Ej, dobra, to idziemy tam na to lotnisko, ja ryzykuję. Boże, ale nie wystraszyłeś. Dobra, za mną teraz, idziemy tam. Na te hangary. Hangary. Oh, hangary. Hangary! Oh, hangary. Nie, myślałem, że to kolejna helka, to był krzak. Kurde, ja muszę coś zjeść. Stój. Jeżeli możesz. Co ty robisz? Przeskoczyłem. Ekstra. Dobra, już pojadłem, popiłem. Za teraz za mną. Ty już trochę poprowadziłeś, to teraz moja kolej. Wiesz, że w tych hangarach nic nie ma?
Skąd wiesz? Najpierw coś może być, ale nie wiem. Nie, no właśnie zawsze warto lepiej to sprawdzić, bo zawsze... Czy ja widzę baraka? Widzę auto, no, proszę! Ural, Ural, dobry Ural. Tylko uważaj na zombiaka. Co to? Owca z Gotika. Czekaj, to ja zdejmę zombiaka. Cholera. Już zaczął... Drup! Ej, człowiek zaczął uciekać, nie. Goni mnie, cholercia. Trup, człowiek, trup? I strzela do mnie. Nie, zdjąłem zombiaka. Aha, bardzo mam. Co masz? Wiem, że znajdźcie frajerze. Pomóż, o, w dupę. Dasz radę. Dobra. G17, modułki 17, a spoko wezmę sobie. Padaj! Muszę przeładować. Kurde, czołga się. Patrzaj, co ma McLean. O Jezus, przepraszam, nie chciałem tego powiedzieć. Patrz, co tam masz? M16. No kurde, coś jeszcze z niego zostało? No, coś tam było. Stary, no dzięki. O, Mac M9. Jire. A bierzemy tego Urala? O chłopie... No? Zobacz, co jest w dżirze. Co jest w tym aucie? Shotgun, snajperka. Ej, to ja biorę, ja biorę. Wiesz sobie... Czekaj, Tylko czekaj, daj mi wsadzić do tego. Wyposażenie. O kurde, M107, Remington. Czekaj. Kurde, nie strasz mnie. Czekaj, naprawiam tego Urala. A co jest ammo do Remingtona? Naprawiam Urala? Nie, jak to naprawić? No teraz to kozacko, no i taki odcinek powinien być i będzie. Możecie być tego pewni. No teraz to żeśmy się dorobili czegoś porządniejszego. Gratuluję, Ekstazy, jak zwykle wykonałeś świetną robotę. O, potrzebuję narzędzi. Kurde. Ej, tutaj jest... jak to narzędzi? Narzędzie potrzebuję, żeby naprawić koło. Kurde. Szkoda. To jesteśmy w dupie. Czekaj, tu wywalę koło, bo mi nie będzie potrzebne. No właśnie, to jest moje naprawa. Czyli nie pojedziemy. Czy ty wziąłeś amunicję do M16? Czekaj, M16. Nie, M9SD. Kurde. A co? To jest to? Nie wiem, czy mam amunicję, bo mi zasłania ten. Czy jaką masz amunicję? Już ci mówię. Mam amunicję Mac M9SD. Nie, to nie to. To, nie, to. Makarov. M16A2 i... masz. M16A2? Nie, nie mam ammo. Do M16A2. Czekaj, wiesz co? Co, czekaj. A, tu jest. Ja wezmę M107. Nie, sorry, dobra, sorry, pomyliło mi się. Czekaj, ja wezmę sobie ammo M107 i ammo naboje. Dobrze. Open backpack. I sobie weźmiemy koło. Ten M107 to jest jakaś wiatrówka. Przeładuję sobie ją. Kurde. Dobra, wiesz co, bo ten koleś zaraz może tu przyjść, który dał. Dobra, chodź się poszukaj. Czekaj, jeszcze wezmę Remingtona, jeżeli dam radę. Chodź. Czekaj, Remington. Dobra, idę już stąd. Czekaj. Kurde, nie mam narzędzi. Ale się dorobiliśmy jakiejś broni przynajmniej. I to jest najważniejsze.
Wiesz co? A? Kurde. Mam go zdjąć. Co ty tam robisz? Człowieka strzelasz? Nie. Zdejmij go. Dobra, to uciekajmy, uciekajmy. Ty masz burzę? No ja. Dobra, zdejmij go, bo nie mam już ammo do Makarowa. Dobra, nie marnuj ammo. Chodź. Kurde, podłujesz. Mam radę tu. Chodź. Przeszukajmy teraz hangary. Jak ty wyglądasz z ławą? Co? Jak ty wyglądasz z tą snajperką? A dzięki. Jakoś wyglądam przynajmniej. Taka wielka. Ej, wezmę granat dymny. Jak co? Tylko wielka. No jest wielka. Mojego wzrostu pewnie. DMR, magazynek. Potrzebujesz to coś? Magazynek. Makarow? Nóż! A, sobie wezmę nóżek. No kurde, dla mnie nic. Nie zostawisz. A to ty tam jesteś, kurde. Widzę samolot jakiś, ale niepotrzebny. Jak znajdziesz jakąś broni białą, to powiedz, co wezmę. Tak. Bo mnie by się jak najbardziej też przydało. Czekaj, co tu my mamy? Wyposażenie. O, mam ammo do AKM G17. Ale nie biorę, zważając na to, że nie mamy takiej broni. Lol, gdzie ty znowu jesteś? No nie wiem, wiesz, gdzieś w jakimś namiocie. Bo hangarów, tylko w jakimś namiocie jest. Dobra, i wychodzę stąd. Nic tu nie ma. Ja przeszukuję już kolejny hangar. O, siebatko, siebatko. Dobra. Idź do następnego. Ja bym chciał jakiś lepszy plecak. Dobra, tu nic nie ma. Widzę ludzi. Serio? Tak, koleś tam ucieka. Widzę go. A ty tylko widzisz z takiej odległości? No! Weź tam zabij tego snajperką. Strzela do nas. Czekaj. Ja mam strzelać z zebra. Kurde, nie zestrzelę go. Wiesz, jakiego mam cela. Szrady. Wierzę w ciebie. Czekaj. Na pewno go nie zabiję, bo... Ale jest 180 metrów ode mnie. To ja w niego nie trafię za Chiny. 200 metrów. Strzelec z zebra. What? No. Trafiasz przynajmniej. Kompletnie nie. No to po co marnujesz ammo? No bo jak ty nic nie strzelisz, to ja próbuję jakoś, co nie? No to ty próbuj. Tylko go zabić, bo takie łażenie z broni i temu to jest dupne. Zginę trudno. No pewnie. Dobra. Ja bym się stąd wynosił. Gdzie ty się podziałeś? Czemu? O, dostałem! Dostaję. I giniesz. No bo ty masz snajperkę, ty w ogóle nie chcesz pomóc. No to jak ja mam na gościa wycelować z 200 metrów? A jak mam kolesia wycelować z 200 metrów z M16? Ale staraj się, nie rozumiesz? Dobra, ale gdzie ten koleś? To jest teraz ważne.
pomyśl, może po prawej stronie. Człowiek, strzelec, zebra. A ten koleś się jakoś nazywał? W którą stronę poszedłeś? Tam, gdzie ty byłeś przed chwilą. Tam, gdzie ja byłem. Staraj się strzelać, a nie, że ja muszę wszystko robić. Ty, jak masz snajperkę, to możesz jeszcze lepiej. No i zabił mnie. Kurwa, łazi sobie i nad nim celuje. Weź się kładź. No, położyłem się. I teraz celuj jakoś, nie wiem. Patrz. Bo jak ciągle biegasz... Widzę. No widzisz? Jak ciągle biegasz, to nikogo nie znajdziesz. Ale koleś jest ode mnie 200 metrów. Próbowałem trafić, ale... No nie wyszło. Czekaj, spróbuję go zabić. No ale zanim z życiem, ja to mogę zawalić jeszcze. Zabiłem zombiaka, ale... Ej, to ty żeś padł? No. Kurde, tutaj ja pieprzę. To ja coś, to ja tu będę jeszcze. I widzę tego człowieka. Będę się starał tam iść i go próbować zabić. Nie obiecuję, że go zabiję. Kurde. Won, człowieczku. Następny. Dobra, padło. Muszę sobie przeładować. Zabiłeś? Nie, to byli zombie. O kurde. Kolejny. Cholera. Muszę się wycofać. Ale zombie czy nie zombie? No, kolejni zombie. Dobrze, to może już skończymy odcinek. Czekaj, zabiję ostatniego zombiaka. O jest. Dobra. To ja mu ucieknę tylko. To są kraty. Ząbek. Tylko szybko musisz kończyć. Dobra. Zakończymy już tutaj odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. I myślę, że wam się spodoba taka seria z DayZ. No niestety za mało tutaj zrobiłem, żeby... myśmy przetrwali razem, ale myślę, że następnym razem będzie lepiej. Dlatego żegnam już się tutaj z wami. Na razie. Cześć.